Gość poranka. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Dominik Jaroszewski, a dziś ze mną w studio uczniowie szkół katolickich w Sikorzu, Klaudiusz Wronka oraz Zuzia Liszewska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jesteście, jak powiedziałem na początku, uczniami szkół katolickich w Sikorzu, no i waszym rówieśnikom zapewne wydaje się, że być uczniem szkoły katolickiej, no to być może coś, co nie należy do największych rozrywek, ale ja wiem, że jest troszeczkę inaczej, że wy tam w tej szkole no po prostu dobrze się bawicie. Powiedzcie, jak to jest być uczniem właśnie szkół w Sikorzu? Wydaje mi się, że tak samo jak uczniem każdej innej szkoły. Trzeba się uczyć, robić to, co się lubi, rozwijać swoje pasje, a przy tym być sobą. Jesteście, ty Klaudiusz chodzisz jeszcze do gimnazjum, prawda? Tak. I wy, i zarówno Klaudiusz i Zuzia, nie jesteście z Płocka, dojeżdżacie i mieszkacie tak. W akademiku. Tak, dojeżdżamy, mieszkamy w internacie. I powiedzcie, jak wygląda taki dzień w internacie razem, od, powiedzmy od obudzenia się przez zajęcia w szkole, potem podczas wolny, no i po spanie. To ogólnie dzień w internacie, mamy pobudkę około godziny 7:30 i o godzinie 7:45 mamy modlitwy. Po modlitwach mamy śniadanie, po śniadaniu mamy chwilę czasu, żeby się spakować, posprzątać w pokojach, posłać łóżka i przygotować się ogólnie, jeszcze tam takie drobne... Jakieś prace musicie drobne pokoju, prace tak? Musimy wykonać. A potem idziemy na lekcje. Lekcje trwają od 8:10 do 14:15. Potem mamy w poniedziałki i czwartki jeszcze kółka zainteresowań dodatkowe. Później mamy czas wolny i w internacie jest coś takiego, co się nazywa studium. I to studium polega na nauce w klasie. Jest z nami nauczyciel, który jest opiekunem również w internacie danego dnia. I wtedy odrabiamy lekcje, uczymy się, przygotowujemy się. Możemy też zapytać jakiegoś nauczyciela, jak nie rozumiemy jakiegoś tematu, lekcji, nie wiemy, jak rozwiązać jakieś zadanie. Potem mamy duchowną. Duchowna to jest czytanie książek. Czytamy jakieś wybrane lektury szkolne albo coś w tym stylu. Następnie mamy śniadanie, kolację i zajęcia sportowe. Gramy w siatkówkę, piłkę nożną, ręczną. Czyli dzień mniej więcej o której się kończy? O której musicie dzień pójść spać? Dzień kończy się o 22:00. I wtedy, to jest wtedy jest cisza nocna. Wtedy musimy być w łóżkach i światła muszą być zgaszane. Tak. Ktoś tego faktycznie pilnuje? Macie tak, jakiegoś opiekuna? Tak, jest opiekun, który wtedy chodzi i naprawdę sprawdza, czy śpimy, czy nie śpimy. Ale ogólnie nie ma takich rygorów, jak wszyscy myślą, że... Znaczy, to jest kwestia przyzwyczajenia. Ja na początku miałam z tym problem, bo wcześniej w gimnazjum uczyłam się raczej do późnych godzin. Jednak teraz przestawiłam się i jednak kończę tą naukę o tej 10:00 i po prostu jeśli mam coś do zrobienia, to wstaję rano i odrabiam te lekcje. I dla mnie to już naprawdę nie jest żaden problem wstać o tej 6:00 czy 5:00 rano i coś tam zrobić. Nawet o 5:00? Tak. No to naprawdę trzeba brać z ciebie przykład. Mówicie, że wstajecie o 7:30, na 8:10 macie zajęcia. W trakcie macie od 7:30 do 8:10 macie modlitwę, macie śniadanie i jeszcze musicie posprzątać pokoje. I w te 40 minut wy zdążycie? Spokojnie. Znaczy, nie trzeba sprzątać pokoju. Najważniejsze jest to, żeby po prostu zostawić porządek przed wyjściem do szkoły. Chodzi tutaj o pościelenie łóżka, czy tam, żeby nie było jakby tak po prostu bałaganu. Rozumiem. Wiele osób, które mieszkało albo to w akademiku na studiach, albo właśnie w internacie, w szkole średniej czy w gimnazjum, twierdzi, że taki rodzaj nauki to taka wieczna zielona szkoła albo takie wieczne kolonie, że cały czas się jest poza domem, że jesteśmy wszyscy rówieśnicy tak na dobrą sprawę w jednym pomieszczeniu. No i powiedzcie mi, czy tak naprawdę jest, czy wy też takie odczucia macie? O, ja to tak. Jeszcze w tamtym roku, bo teraz już mieszkam drugi rok w internacie, to po prostu pierwsze 2 miesiące w tamtym roku to były takie, że rzeczywiście czułam się jak na jakiejś kolonii. Poznałam nowych koleżanki, nowych kolegów. To wszystko było dla mnie taką nowością. Tylko tyle, że po prostu przychodziłam ze szkoły, musiałam odrobić te lekcje, a później ten czas spędzałam z różnymi nowymi ludźmi. To było naprawdę świetne. Czyli można powiedzieć, że to, co mówią moi znajomi, się potwierdza. Także ktoś kiedyś mnie zapytał, czy wiem może, no nie wiedziałem, nie potrafiłem mu wtedy odpowiedzieć, ale wy mi na pewno na to pytanie odpowiecie. Czy w Sikorzu w szkołach jest studniówka? Po zakończeniu liceum będziecie mieli studniówkę, tak? I po gimnazjum bal? To polega na tym, że maturzyści organizują sobie tak jakby na własną rękę w sumie. Nauczyciele tam mniej pomagają, żeby już samodzielnie uczniowie organizują sobie te studniówki. Tak, i to jest dodatkowy plus, że uczymy się takiej samodzielności. Nie ma czegoś takiego jak w innych szkołach, że wynajmuje się salę, gotowy catering, bo po prostu ta nasza studniówka odbywa się w naszej szkolnej stołówce. I tak naprawdę każdy maturzysta jest zaangażowany w tą studniówkę. I to jest właśnie, na tym polega cała zabawa. Rozumiem. Powiedzcie mi jeszcze o tym, czy
poziom, znaczy o tym, że poziom jest wysoki, to jest wiadomo, ale czy ta nauka jest trudna w tej szkole, czy nie wiem, musicie się więcej uczyć niż koledzy wasi z innych takich typowych szkół, czy jak to wygląda? To polega na tym, jak rozmawiałem z kolegami u mnie z Płońska i tak dalej. Bo jesteś z Płońska, prawda? Tak, ja jestem z Płońska. I mówią, że u nich w szkole mają różne materiały. Porównywałem sobie zakres nauki, który mamy u nas w szkole i który mamy u mnie w Płońsku. I wyszło na to, że skoro to jest też prywatna szkoła, bo to jest prywatna szkoła, to mamy troszkę więcej. Mamy też takie rozwinięcie niektórych tematów. Wiemy ciekawe rzeczy, jakieś ciekawostki nam nauczyciele mówią na lekcjach. Ciekawostki natomiast na lekcjach. U mnie wydaje mi się, że jest bardzo porównywalnie. Ja tak właśnie rozmawiałam z moimi koleżankami i szczerze mówiąc nie ma tutaj żadnej różnicy. Materiał jest ten sam i tak naprawdę zależy od tego, czy ktoś chce się uczyć, czy nie. Jeden uczy się więcej, bo mu po prostu bardziej zależy na ocenach, a niektórzy sobie po prostu odpuszczają, tak jak w każdej szkole. Młodszemu rodzeństwu albo waszym młodszym kolegom, jeżeli zapytaliby was, czy warto pójść do tej szkoły, czy do innej, to polecilibyście ją, czy nie? Tak. Z całą pewnością. Ja też jestem bardzo zadowolona. No to wobec tego ja tylko przypomnę, że w tym roku jest stulecie istnienia szkół katolickich w Sikorzu, a ze mną rozmawiali uczniowie Klaudiusz Wronka oraz Zuzia Liszewska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja również dziękuję. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam. Dominik Jaroszewski. Gość poranka.